Dzień dobry, witam na kanale, jestem Deprawy, a to jest kolejne spotkanie z House Flipper. Spotykamy się po raz kolejny w tejże grze. O, psiaka złapało tutaj zapragnienie. To jak już tu jestem i on też tu jest, to sypniemy mu tu też coś do kłapnięcia, żeby miał pełną michę. Idź na pole, żebyś mi się tu kurna nie zesrał. Co tam, psiaku? A, tak w ogóle. Ja dopiero teraz zauważyłem tą opcję. Nie wiem, czy ona doszła w którejś aktualizacji, czy nie, ale możemy chłopa zabierać na zlecenie w końcu. Czapka dla psa. No jakoś tak szczerze. No nie wydaje mi się, żebym czapkę musiał mu dawać. Więc nie. Łasuch, pomocnik, uparty, grzeczny. Potrzeby higiena. Uuu, panie! On tu widzę jest trochę uwalony, a ja go tu nie mam jak wykąpać. Ja go mogę w ogóle kąpać? Nie wiem. Pogłaszczemy go. O, tak, ładny. Lessi. Okej. Zabieramy się od razu do roboty, bez mennego pitu, pitu, szastu, prastu, bo nie mam godzin 11. I tak. Zastanawiałem się, co by tutaj dzisiaj z wami zrobić. No bo mamy mapę zleceń, tu mamy do zrobienia uhuhu i trochę. Mamy maile, tu mamy też trochę rzeczy do zrobienia, no i mamy dom, który musimy w końcu dokończyć. I tak stwierdziłem, że chyba weźmiemy sobie coś z maila, bo dawno nic z maila nie robiłem, z tego co pamiętam. Zobaczymy, ile nam zejdzie czasu. O, trzeba ściąć drzewa. Ja bym sobie to wziął, bo chyba jak zrobię to zadanie, dostanę siekierę, która by mi się przydała ewentualnie do wycięcia gdzieś tam jakichś drzew, gdybym potrzebował. Więc myślę, że od tego sobie zaczniemy. Może zależy, ile nam pójdzie z tym zadaniem, no to może weźmiemy sobie coś jeszcze. Buongiorno. Mam na działce drzewa. Zasadził je mój dziadek. Rosły i rosły, aż wyrosły. Tak, że na działce brak słońca. Inaczej, to nie tak powinno być. Rosły i rosły, aż wyrosły tak, że na działce słońca brak. Lepiej? No tak mi się wydaje. Roślinki pod nimi nie chcą rosnąć, a mi się marzy kwietny ogródek i opalanie na tarasie. Potrzebuję ściąć chociaż dwa z tych drzew. Mogę liczyć na pomoc? A, i jeszcze marzy mi się takie małe oczko wodne przy tarasie. Wystarczy tylko pozbyć się drzew i zamontować oczko wodne. Kwiatuszkami zajmę się sama. Katarzyna S. Znam jedną panią Katarzynę S. Tak się składa, że mnie matematyki uczyła. I tak się składa, że mi piątki nie dała. Ja se to pamiętam. Ale oczko wodne jej zrobimy i drzewa obalimy. Nie, jakby się kto pytał. Ja tych rymów nie planowałem. Absolutnie nie planowałem, ba, powiem więcej, ja nawet tego maila nie otwierałem. Patrz, ja dalej rymuję, no nie wytrzymię. Gratuluję, odblokowałeś nowe narzędzie. Usuwanie dużych drzew wymaga ich ścięcia. Siekiera na pewno będzie ci do tego potrzebna. Pamiętaj jednak, dla bezpieczeństwa drzewo powinno być ścięte jak najniżej.
Jasna sprawa, jasny gwint. Ile ona tu ma drzew? Dobra, pytanie tylko, skąd ja mam wiedzieć, które z tych drzew ja mam uciąć, wyciąć? Aha, dobra, tak rozumiem, są zaznaczone na czerwono. Aha, czyli to się tak robi, tak? Podchodzi do drzewa, klika E. Zaraz je tu upierdzielimy. Niżej. Chcę być niżej. Jeszcze niżej. Obawiam się, że jak tak będę ciął. Ty, Burek, uciekaj mi stąd. Ty, fane, fana to wycinka. Ja tu pierwszy raz drzewo wycinam, no bo teraz dopiero mi dali siekierę. Do tej pory nie mogłem tego robić. Ale fajnie, podoba mi się to. Tylko nie podoba mi się to, że zaraz to drzewo na mnie pewnie poleci. Trzeba by je jakoś tak ściąć. Uważaj, Burek, bo jak ci przywalę tą siekierą, jak ci przydupcę, to zobaczysz. Matkę Teresę z Kalkuty po nagu. Nic przyjemnego, nie polecam. Kurde, no trzeba się tu trochę namęczyć. Ale co, to ja mam... Uważaj! O, shit! What? Serio? Łe, nie podoba mi się to. No to jest... To akurat mi się nie podobało. No halo, jak już obaliłem to drzewo, to powinienem z nim jakiś porządek zrobić, tak? Gdzieś je wynieść, żeby się go pozbyć. Porąbać go na jakieś mniejsze kawałki, gdzieś go wynieść i tak dalej. A nie, że ono się kurna zapada pod mapę i... I tyle. No to akurat mi się nie do końca podobało. No ale dobra, rozumiem, że trzeba tu iść na jakieś kompromisy. Z drugiej strony to nie jest Lumberjack Dynasty, tak? To nie jest kuźwa symulator Drwala. Tylko to jest... Tu zajmujemy się remontami. Zajmujemy się remontami domów. Więc no. Teraz tak, mamy tutaj wpierdzielić oczko wodne. No to wpierdzielimy. No i coś mi się wydaje, że to chyba będzie koniec naszej roboty. Tu wystarczy tylko 3 razy kopnąć pewnie. Ta jest. Wsadzamy, przysypujemy. Napełniamy wodą. I coś jeszcze nam każe zrobić? Ryby wybrać do tego oczka albo coś? Czy se sama już wybierze? Nie, to już jest... I to już jest koniec. No, także tak myślałem, że to będzie szybki szpil. Dwa drzewa tylko ściąłem, a jak łyso się zrobiło. I ten psiak tam siedzi, kurna, jak zbity pies. Dobre, dobre. Ale dziwne, bo pies jest na zdjęciach, a mnie nie ma, nie? Znaczy, no w sumie ja robię zdjęcia, tak? Okej, niech będzie. No dobra, także z jednym zadaniem z maila poszło nam szybko, nawet szczerze mówiąc szybciej niż się spodziewałem, bo nawet 10 minuty nagrania nie mamy, już jesteśmy po jednym zadaniu. Dobra. Trzeba zająć się ścianą. Co tam? Ostatnimi czasy popularne stały się duże pokoje, o czym świadczy chociażby fakt, że mój sąsiad oraz sąsiad mojego sąsiada wyburzyli kilka ścian w swoich domach. Również chciałbym, żeby w moim domu wyburzone zostało kilka ścian. Do wyburzenia idealnie nadają się ściany między salonem a kuchnią. A ja myślę, że idealne do wyburzenia są ściany nośne. Żartowałem, nie próbujcie tego w domu. Między salonem, kuchnią a korytarzem. W dodatku, nie tak dawno temu sąsiadka z naprzeciwka pomalowała ściany w swojej sypialni na jasno niebiesko. A no dobra, może to nie jest mój interes. Ale skąd on kuźwa wie, jaki kolor ścian ma jego sąsiadka w sypialni? Czy ja o czymś nie wiem? Dobra, nie wnikajmy aż tak głęboko, dobre? No. I także bardzo chciałbym mieć takie. Wierzę, że
tak profesjonalna firma upora się bez żadnego problemu z realizacją mojej prośby, bardzo niedużym kosztem. Śle wyrazy szacunku, Janusz Sikała. Ja pierdzielę, weź se chłopie nazwisko zmień. Dobrze, że nie posrała albo zesikała. No, dobra, nieważne, bierę to, jedziemy tam, zobaczymy co tam. Chłop potrzebuje wyburzyć ściany, to mu wyburzymy, coś tam przemalować, to mu przemalujemy. Czyli generalnie rzecz biorąc, wydaje się, że będzie to też takie raczej krótkie i szybkie zadanie. Nie ma! Na pole! Bo w Małopolsce jesteśmy, ja pozwolę sobie tylko przypomnieć. Jasne, ty się drap za uchem. No dobra, czyli tak, tu mam zniszczyć ściany. Kuchni też. I sypialni mamy pomalować. Bierę młota i od razu przechodzę do rozpierdzielania. Uważaj psie, bo jak dostaniesz tym młotem, to nie będzie co z ciebie zbierać. Uważaj, bo sypie się. Kurna, ściany się sypią. Te drzwi też, jak rozumiem, są do wywalenia, no bo po co teraz już one? Dobra, jakoś to tam powoli się sprząta. Najpierw wszystko tu u góry walnę. O, teraz przywalę tutaj. I się ładnie wszystko rozwaliło. O, widzisz. Jeszcze tu. No i gitara się ma. O cholera, tu mamy przełącznik. Oj tam, oj tam. A jakbym ci tak zamachnął w drzwi? Nie mogę nic z nim zrobić, słabo. Oszukane. Ty, bo kuchnię mu rozdupczę. W sensie te meble. Postaram się nie rozwalić. Te meble to chyba będzie trzeba tu, chociaż w sumie... no od razu lepiej, no. Więcej przestrzeni jakby, nie? Oczywiście te drzwi będą do wywalenia, tak jak mówiłem. Zaraz się nimi zajmiemy. Ale po kolei, nie wszystko na raz. Dobra. Wszystko? Wszystko. Nie patrz na mnie jak zbity pies. Dobra. No i git. Tak to chyba ma być, nie wiem. Pytanie, Kajon ma sypialnię. Tu jest łazienka, to nie wchodzimy. Tu jest sypialnia? Si, tu jest sypialnia. Dobra, to bierzemy. Nie wiem, jaka tu farba będzie potrzebna. Weźmiemy MK, tą taką standardową. No w sumie mamy niebieski, tylko to jest tak... ciemno-niebieski. Kurde, czekajcie, tam na klatce schodowej ktoś się tłucze. A ja myślałem, że to ktoś u mnie w mieszkaniu się tłucze, bo jestem sam. A... ja się zacząłem zastanawiać, czy drzwi zamknąłem, ale nie, no drzwi zamknąłem. Ktoś mi się tak serio tłucze, jak... miałem wrażenie, że kurna w mieszkaniu kogoś mam, ale nie, nie, nie. Na szczęście nie, to tylko pani na klatce schodowej. Przydupcyła miotłą w barierę. Dobra, no nic. Trzeba sobie tę komodę odsunąć, żeby to miało jakieś ręce i nogi. No bo przecież nie pomaluję za komodą, jak ta komoda będzie stała. Ja się nigdy nie nauczę tego, że tutaj nie pod tabem się zmienia te narzędzia, tylko że się zmienia je pod prawym przyciskiem myszy. Ja się tego nigdy nie nauczę. Serio. Raczej już na to nie ma szans.
Dobra. Albo czekaj, daj mi jeszcze tutaj. Maźniemy. Ty, ten pies mi będzie przeszkadzał chyba przy ustawianiu jakichś mebli i tak dalej, nie? Coś mi się wydaje, że tak. Coś mi się wydaje, że tak będzie. Żeby nie było. No nie wierzę. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Nie, dobra, to jeszcze nie te święta. Jeszcze se musisz, kurna, trochę prawie poczekać. Wytrzymaj jeszcze, kurna, miesiąc. Chociaż już się nie mogę doczekać, jak od grudnia wejdzie na kanał zimowa oprawa. Zimowa, świąteczna oprawa. I oficjalnie zacznę sobie słuchać muzyczki świątecznej. Za to między innymi kocham grudzień. Jak miasta będą przyozdobione różnymi ozdobami takimi typowymi świątecznymi, bożonarodzeniowymi. No, już się nie mogę doczekać, ale to już blisko. Bardzo blisko jest lotnisko, dobrze. Dobrze, panie Bobrze, nie każda... Co to jest? Nie każda morda pasuje do Forda. Czemu to tu jeszcze jest? Co to tu robi? Kto mu dał takie pozwolenie? A, to jest ten guzik. I co, nie mogę nic z nim zrobić? Dobra, tutaj będzie taka cegiełka. Ale niestety budżet nie przewidział zakupu białej farby, więc będą sobie już musieli we własnym zakresie. No i zasadniczo to jest koniec tego zadania. 22,5 tysiąca za to dostaliśmy. No dobra, to co? Lecimy kolejne z maila, czy weźmiemy sobie coś może tym razem z mapy zleceń? Tak się zastanawiam. Dobra, wiecie co? Może my sobie przejdziemy teraz do naszego domu. Trochę tu podrobimy. A ewentualnie... jeszcze jak wystarczy czasu... Bo nie pamiętam, ile w tym domu zrobiliśmy już. Znaczy, no sporo, nie wiem, ile zostało do zrobienia. O. Ewentualnie, jeżeli... No, skończymy jakoś tam wcześniej. To możemy zająć się albo tą naszą bruderą. Żeby ją sprzedać i z niej trochę zarobić. Jak już uda mi się tutaj to biuro przenieść. Albo możemy wziąć sobie jeszcze jakieś zlecenia z właśnie maila. A może nie maila. Zobaczymy. Ale myślę, że może uda nam się już tutaj dzisiaj przeprowadzić. Dobra kawa nigdy nie jest zła.
Dobra, także tak. Wjazd do garażu mamy zrobiony. Tutaj ścieżki mamy poprowadzone. Tu mamy zabudowane, żeby żaden sąsiad nas nie podglądał. W sensie, żeby nie było widać po prostu tutaj stąd, z ulicy, tego co się dzieje tam za domem. Tutaj możemy coś jeszcze... Ale mam wrażenie, że tutaj coś było, a teraz nie ma. Nie wiem, możemy tu ewentualnie coś jeszcze zasadzić. Jakieś cwiety, no nie wiem, pomyślimy. Idziemy za dom, zobaczyć co, jak tutaj za domem. To patio robiliśmy też parę ładnych odcinków i generalnie jestem z efektu zadowolony. Mamy tu budę dla psa. Mamy tu dla niego jakieś jedzonko. W sensie miski, żeby miał, proszę bardzo. Mamy tutaj oczko wodne, mamy basen, piesio ma misiaka. Mamy tutaj jakieś krzoczki, drzewka i mamy siłkę plenerową. I tak, mamy tutaj jakiś pokój. To chyba miała być moja sypialnia. O kurde, psiaku. Co tam malutki? Dobra, słuchaj, dam ci smakołek. Bo tak, tu łazienkę mamy zrobioną. Si, łazienkę mamy zrobioną. Mamy zrobione też... Aha, tutaj jeszcze nie wiem, co ma być. Tu mamy garaż. No bo tak, kuchnię mamy zrobioną i kuchnia jest git. Mamy zrobiony też tutaj ten taki pokój dzienny i przedpokój. No i moje biuro. Moje biuro, proszę bardzo. Jest. Tutaj mamy taką, tak jak mówiłem, taką zamykaną klapkę, żeby jak będzie tu ktoś do biura do mnie przychodził, tu sobie zostawia rzeczy. I żeby tam nie widział, co się tam w domu dzieje, przechodzi sobie tutaj i idziemy do biura załatwiać jakieś interesy. Mamy kominek. Tu piesio ma drugi zestaw misek. Proszę bardzo, jedzenie, picie, wszystko jest. Tu mamy taki jadalniany bardziej, jadalnianą strefę. Tu ma piesio legowisko. Tak jest. Mogę mu kazać się tu na przykład położyć. Nie chodź za mną, nie musisz. Rób ta, co chce ta. Pytanie, czy on sobie teraz będzie tak dowolnie chodził, czy... No, nie musi za mną przecież wszędzie łazić. Mi przy nodze, nie? Mam nadzieję, że on nie będzie na takiej zasadzie, że on sobie teraz będzie w miejscu tam... siedział, leżał, czy coś, tylko będzie się raczej tam... O, idzie. No dobrze, on ma tu jakieś swoje tam interesy. No i git, niech se tam łazi, robi co chce. Więc tak, mamy do zrobienia ten pokój, który będzie sypialnią. Mamy do zrobienia garaż, mamy do zrobienia ten pokój, który będzie takim pomieszczeniem, taką można powiedzieć rupieciarnią. Tu będzie wszystko i nic, jakieś tu widzicie dokumenty, wstawiłem taką szafę na dokumenty, więc tutaj będzie takie generalnie wszystko i nic. No... nie wiem, od czego by tu zacząć. Może od sypialni? Tylko tak, kurde, powiem szczerze, nie bardzo mam na tą sypialnię jeszcze pomysł. Nie bardzo mam na to jeszcze pomysł. Jakby tu ściany pomalować? Zobaczmy, jakie mamy kolorki. Kolorki. Bo podłogę już mamy zrobioną. W zasadzie zaczęliśmy od dupy strony, bo powinniśmy najpierw pomalować ściany, a potem kłaść podłogę. Ale bałem się, że potem... Pamiętam, jak to było. Bałem się, że chyba tej podłogi nie znajdę potem. Za jakiś czas, jak będę robił te sypialnie. I stwierdziłem, że dam ją sobie od razu. Dobra. Myślę, że ja bym sobie tutaj dał taki może indygo. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać.
Czy uważasz, żeby sufitu nie pomalować? Ty, psiaku! Dobra, on nie chodzi za mną. Przynajmniej w teorii. Jedną ze ścian może walniemy jakąś tapetą. Jak znajdę jakąś ciekawą, zobaczymy. Generalnie całego pokoju tapetować raczej nie będę, ale jakąś pojedynczą ścianę... Czemu nie? Jakąś pojedynczą ścianę mogę tapetą walnąć. Okej, czy mam tu biały kolor? Chyba jo. Czy to jest biały? Tak. Tylko jakiś taki inny odcień. Ale okej, ale mamy biały. Dobra. Więc tak, ściany mamy już tutaj pomalowane. Ja sobie tą farbę wyniosę do garażu. Niech na razie w garażu se leży. I trzeba ten pokój teraz jakoś tutaj urządzić. Zaczynamy od łóżka. Pokój łazienkowy, dekoracje, meble, sypialnia. Jasny gwint, ale muzeum. Taka szafa to do antykwariatu, chłopie. Co to jest? Podnóżek. A, podnóżek. Podwieszane łóżko? Co ty gadasz? Ty, autentycznie. Ja pitole, widziałeś pies? Kuźwa, no czegoś takiego to jeszcze nie widziałem. Łóżka ja chcę. Dajcie mi na razie same łóżka. Mój Boże, co to jest? Łóżko zauroczone. Ja tutaj też, gdybyście się zastanawiali, czemu ja mam tutaj niektóre rzeczy, których wy w waszej grze nie macie, bo może się tak zdarzyć. Jakie by to łóżko? Ale w sumie mi by tu takie pojedyncze starczyło. Nie no dobra, weźmiemy może podwójne. Zobaczymy, czy mi tu wejdzie. No, pokoik mamy dość mały. W sumie to tak teraz mi wpadło. O, właśnie. Tylko ja bym musiał tutaj... A, to nie wiem, czy to by było tak... stawne. I musiałbym tu parę ścian wyburzyć. Bo tak się zastanawiam, czy by tego pomieszczenia w ogóle całkowicie nie zlikwidować, a nie powiększyć pokoju. Sypialni w sensie. Bo ona jest trochę mała.
Tylko tak, musiałbym tę ścianę wyburzyć, tę ścianę wyburzyć. Przesunąć ją tutaj. Chyba, żebym tu zrobił taką wnękę na szafę. Mogłoby w sumie być. Chociaż tutaj żadna szafa mi raczej nie wejdzie. No tak się zastanawiam, czy by tej ściany nie wyburzyć. Dobra. Raz się żyje. Nie sądziłem, że jeszcze będę burzył ściany tutaj w tym domu. Ale... no w sumie to pomieszczenie jest mi trochę, tak bym powiedział, zbędne i takie na siłę. No bo te wszystkie rupiecie, które ja tam potrzebuję, no to mogę w garażu trzymać. A sypialnię mamy dość małą. Więc możemy ją trochę powiększyć. Tak myślę. Nie? No i patrzcie, kurźwa, od razu lepiej, nie? Nie pies? No. Teraz tylko tak. Te drzwi są do wywalenia. Ta ściana z góry na pewno też. Pies, ty uważaj, bo żeby ci ta ściana na łeb nie spadła, chłopie. Tak się zastanawiam, czy by tej ściany całkiem nie przesunąć tutaj. Już w kiblu nie będę nic zmieniał. Czy my tu znajdziemy jakąś szafę, którą by tu można wkrochmalić? Tylko tak, czekaj. Dobra, zrobimy tak. Czemu nie mogę? Nie. Okej. Cholerny włącznik. W ogóle tego trzeba sprzedać. Tego też. Bo ja tu nie chcę tych Americano. To te zwykłe nasze tradycyjne europejskie. Dobra. Teraz tak. Młota. I to trzeba tutaj teraz ładnie skorygować. Że tu sufit ma jakiś inny odcień. Dobra, teraz trzeba tutaj trochę naprawić to, coś my zepsuli. Czy to jest ten odcień? Si. Wiem, zamiast se kurna wziąć tą farbę tutaj, to ja latam jak głupi do pokoju obok. Dobra. Chyba git. Teraz tak, czy to jest ten żółty? To gitara.
Bo chyba raczej tego koloru bym w życiu nie znalazł. Dobrze, że sobie te farby zostawiłem jednak. I indygo. O shit, Kanada, ja tu jeszcze muszę podłogę teraz poprawić. Nie, te farby to ja sobie tu muszę przynieść z powrotem. Bo jeszcze tutaj parę kursów będę musiał zrobić z nią. Z nią i po nią. Właśnie. Ja sobie ją wezmę od razu. Tą białą w sumie też, bo jeszcze mamy okiennicę do pomalowania. Co tam, psiak? Dobra. Odsuniemy teraz tą szafę. O, i zasadniczo tu, gdzie mamy więcej miejsca, można by walnąć łóżko. A tu jakąś szafę, czy kurna coś. No, na przykład, nie? Okej. Okay. Teraz tak, kuźwa, ja tej podłogi tu w życiu nie znajdę. Która tu była. Teraz tak. Drabiny to nie, to nie. Gdzie to było? Podłoga, sufit, płytki, panele podłogowe. Nie. Te? Si! Bingo! To nawet szybko poszło. Bo... Szybko się rzuciły w oczy. Dobra. Dobra, mamy to. Teraz tak. Wywalamy te farby. Na razie nam się nie przydadzą. Idzie zmrok, to ja sobie przyniosę tę lampę. Może się przydać. I teraz tak. Szukamy jakiegoś łuzia. Sypialnia. Ja bym był raczej za tym. Zarębiste są te łóżka takie materacowe. Co prawda ja takiego nie mam. Materacowego łóżka. Ale było mi dane takie łóżko przetestować i no naprawdę robi wrażenie. O fuj, to wygląda jak idź stąd i nie wracaj za 10 lat. Dobra, niech będzie taki jasno szary. Tamto niech będzie szare. O, ja lubię taki, powiedzmy, styl loftowy. Czy taki nie do końca loft, no ale niech mi będzie. Dobra, podusie niech będą błękitne. Tamte mogą być takie zielonkawe nawet. Jak ma być to loft, to niech będzie loft. Rama niech będzie czarna. Czorna. Ty czekaj, bo jeszcze okno miałem pomalować. Ha! Dobra, jestem. Dobra, teraz tak. Musimy to okno pomalować. No shit, Kanada. Wiedziałem, że tak będzie. Po prostu wiedziałem. Czułem to w kościach. Dobra.
Słuchaj, pies. Ty mi tu kurna będziesz przeszkadzał. Posłuchaj mnie. Masz to i wypad. No wypad. Idź. No nic, muszę go wziąć pod pachę, bo się inaczej nie da. Chodź tu, kurna. Nie myrdaj tym ogonem. Tylko tu. I proszę mi tu zostać. No. Aha, ty, właśnie, w oknach jeszcze zasłony. Od razu za świeżej pamięci, bo potem mogą być z tym problemy. Od razu za świeżej pamięci... okna? Tak jest, zasłony i żaluzje. A właśnie, tu jeszcze myślałem o jakichś tych roletach. Nie roletach, tylko... no. Jak to się nazywa? Zasłony Halloween? Nie. Co to jest? Zobaczmy, bo ja tu firanek w sumie nigdy nie montowałem. Nawet nie wiedziałem, że są, tak szczerze mówiąc. No dobra, i co? Aha, czyli tu nie mogą być? Mogą. Aha. Bardzo ciekawa koncepcja. Ciekawe, jak ja to mam zamontować. Aha, okej. Okej. Bardzo ciekawe. Conception. Dobra, niech takie cyjanowe, czy tu będą pasować? Tylko kurde, ono w ogóle mi się nie mieści do tego okna. Te okna są za szerokie. A to jest szeroka zasłona, to szersze już nie będę miał. No. U panie, a żaluzje? Żaluzje mogę dać, to sobie chociaż żaluzje dam. To sobie chociaż żaluzje dam, żeby mnie tu nikt nie podglądał, żebym sobie mógł w spokoju i w pokoju spać. Żeby mi tu żaden nie przeszkadzał. Dobra. No patrz, ten mi tu przyszedł i będzie mi sapał do ucha, no. Dobra, chłopie. Teraz tak. Meble. Do sypialni. Garderoba, szafki nocne. Może nie jakieś takie z antykwariatu. Coś takiego modernistycznego bardziej. O, na przykład takie. I to mi się podoba. Nawet w tej wersji kolorystycznej. Tylko może z czarnymi nogami. Patrz, cel mi tu przyszedł i będzie mi sapał, no. Myślę, że przydałoby się tu jakieś prądy też zrobić. Boże, gdzie to jest?
to... I tu, żeby sobie miał jak telefon ładować. W nocy. Teraz cak. Teraz cak. A my sobie tu taki włącznik. Nie wiem, czy nie jest trochę za wysoko. To by się też chyba taki przydał swoją drogą. I tu. I tu. No żeby po prostu, wiecie, po wyjściu. Wyjściu czy też wejściu. Z garażu czy z do pokoju. Czy z pokoju, żeby tutaj dało się włączyć, wyłączyć światełko. I teraz tak, mamy szafki nocne. Na tych szafkach nocnych ja bym dał jakieś lampy. Oświetlenie stojące. Świeczkę. Nie no, świeczka w sypialni to nie przy łóżku. Taka by mogła być. Taka to raczej nie. Coś takiego też, żeby jakoś dużo miejsca nie zajmowało, nie? Lampka biurkowa, podłogowa, podniesiona. Chyba, żeby taką walnąć, nie zajmować miejsca na stoliku. Ale to zrobimy inaczej. Zaraz wam powiem, co zrobimy. Tak. Tu damy lampę. Damy. O. Dobra, nie da się nic bliżej. Tu zrobimy taki sam szachermacher. Tak. Tak. I tak. Buena fantastica costa. Tylko tak. Może to damy tu. Trochę będzie wystawać, ale to nic. No, tu troszeczkę mało miejsca, ale my jakoś się tu przeciśniemy. I teraz tak, myślę, że przydałaby nam się tu jakieś meble, garderoba, szafa. Czy kurna coś. Sypialnia, garderoba. No, ale nie takie muzeum. O, drewniana szafa. Takie coś by ewentualnie wchodziło w grę. Te to nie, no, bo to są takie do takiej typowej stricte garderoby, gdzie robimy pomieszczenie całe na garderobę. No ja tu aż tyle ubrań nie mam. Ogólnie w realu też mam bardzo mało ubrań. A i tak chodzę tylko w paru podkoszulkach, powiedzmy, w tych swoich takich ulubionych, nazwijmy to. Chociaż trochę zmieniłem system i te uprane teraz... właśnie przez to, że praktycznie zużywałem tylko jedne podkoszulki, a z reguły to jest tak, że ja biorę te pierwsze z góry, to po prostu te prane podkoszulki daję na dół. I tak, żebym brał po prostu, jak biorę pierwsze z góry, no żeby się wszystkie w miarę równomiernie zużywały. Dobra, bierzemy taką. Tylko oczywiście...
No nie, pastelowy różowy to nie. Niech będzie lustro. O. Nie wiem, ona jest krótsza, czy mi się wydaje? Nie. Wydawało mi się. Dobra. Czyli tak, szafę mamy. Łóżko mamy. No i co tu jeszcze mogę dać? Toaletkę? Co, jestem kurna kobietą? Podnóżek raczej nie, no bo na cholerę mi. No dobra, jakąś pufę można by tu dać. Okej. Nie wiem po co. Ale niech będzie. Czy damy tu jakieś cwiety? Akcesoria. Akcesoria. Manekin krawiecki? What? Kosz na śmieci możemy walnąć. Wiem, co tu możemy jeszcze walnąć. Jakieś biureczko, no. Co prawda mamy tam w tym pokoju, gdzie... gdzie mam swoje stanowisko do nagrywania. Przypomnę wam, jak wygląda. Proszę bardzo. Tu jest moje centrum zarządzania. Tutaj mam dwa monitorki. Tamten monitor służy do wyświetlania czatu na podczas transmisji na żywo. Tu jest jakieś miasto. Mamy klimę tu oczywiście. Za mną się tu też jakieś reklamy wyświetlają. To się oczywiście rozsuwa na tym ramieniu i składa jak potrzebuje. W zależności od potrzeb, także no. Chodź tu, psiaku. Nie, to nie, bez łaski. No. Biurko, tylko tutaj takie, no nie jakieś wykokszone, ale żeby było też praktyczne. Żeby było też praktyczne, żeby było trochę miejsca. Gdzieś tam na schowanie parę rzeczy choćby. Kurde, strasznie głośno mam tą muzykę. Muszę sobie ją ściszyć, bo własnych myśli nie słyszę. Kuźwa, no szczerze nie widzę tu za bardzo takiego biurka, jakie by mi chodziło. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to to. Dobra, niech będzie takie szare drewno. Blat niech będzie... taki ciemny. Szuflada, no... też mogła być ciemna w sumie, dla kontrastu. Uchwyt taki... stalowy, o. Małe to biurko, nie? Czy mi takie jakieś dziwne wrażenie odnoszę? No tak pod oknem też chyba niehumanitarne, żeby to biurko było, no ale okej. Okay. No jakieś krzesło by nam się przydało. No nie takie, no nie, 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 nie. A raczej chodzi o takie biurowe. No tylko też nie z antykwariatu, kuźwa. Może tutaj będzie prędzej.
Gdzie to może być? O Boże, gdzie to jest? Gabinet, 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 gabinet. Właśnie, bo to się tu nie nazywa biuro, tylko gabinet. Okej, niech nie będzie. Fotele. Jakieś takie bym chciał. Dobra, niech będzie takie. A co? Wystarczy. Jakieś cwiety byśmy tu jeszcze dali. Czekaj, co ja tu szukam? Kwiatków. Rośliny. Tylko nie tak, ja bym chciał coś doniczkowego. Gdzie to było? W dekoracjach? Widzicie, tak to jest, jak się dawno nie gra. Tak to właśnie jest. O, możemy coś takiego wiszącego dać. Why not? No nie, no nad tym to nie. Ale tu obok okna. Tutaj. Nie widziałem jeszcze takich kwietników. No ale okej, niech będzie. Co tu jeszcze damy? W konewce? Dajże spokój. Gwiazda betlejemska. O Boże, jak mi się te kwiaty podobają. Bierzemy, oczywiście. Gwiazda betlejemska być musi. Kuźwa, tu się nie mieszczę. Za gruby jestem. Trzeba schudnąć. O. Kamalutka tu wejdzie. Git. Udamy kolejną. Serio, ja bardzo lubię te kwiatki. A jest storczyk, bo storczyki też lubię. Jest. Oczywiście, że jest. Oczywiście, że ja go sobie wezmę. Storczyki to są bardzo fajne kwiaty. Zwłaszcza dla osób, które nie pamiętają o podlewaniu, bo one nie potrzebują dużo wody. Wręcz nie jest wskazane ich częste podlewanie. Więc jak ktoś ma problemy z pamiętaniem o podlewaniu, to storczyki są zdecydowanie dla niego. Poza tym one też mają długi okres kwitnienia, więc jak już one zakwitną, te kwiaty dość długo utrzymują. A przez krótki okres w roku nie mają tych kwiatów. I też nie potrzebują dużo światła, bo storczyki tak światła nie lubią. Więc są dobre na przykład do pomieszczeń na północ. O fuck, na dach mu to wyrzuciłem. Na szczęście spadło. Dobra, i tu mamy pokój. I pokój mamy już w zasadzie z głowy. Na koniec został nam garaż. I jeżeli chodzi o garaż, ja bym tu w sumie za wiele nie zmieniał. Wręcz bym powiedział tak. Te ściany mi tu nawet pasują. Mm.
Trzeba gipsu, tak? Dobra, potrzebuję gips. Ty, no to to jest gips. No to co jest? Paczka płytek. Nie chcę gipsować jakiegoś ubytku w ścianie. Chciałbym, żeby to było takie samo jak to. Raczej nie wydaje mi się, żeby to była kwestia malowania ściany. Byłoby to co najmniej dziwne. Właśnie, jakie my tu mamy tapety? Dziecięca tapeta, no to nie. O! Ta tapeta wygląda, powiem wam, całkiem spoko. Taka jasno szara. Ja bym ją na tamtej ścianie chciał, powiedzmy. Nie wiem, ile mi ich będzie potrzeba, więc wezmę dwie. Bo miałem tu jedną ścianę wytapetować. Więc to zrobimy. I patrz, jedna paczka by mi wystarczyła na styk idealnie. Wziąłem dwie, bo nie byłem pewien. Straciłem jakieś 40 zł. No, wygląda to fajnie. Podoba mi się. Tylko skąd ja mam tu taki beton wziąć? No raczej nie wydaje mi się, żeby to były ani płytki, ani farba, ani nic. No tylko skąd ja mam takie rzeczy wziąć? No nie wiem. Ja bym chciał mieć tutaj takie jak tu. Ale skąd ja mam to wziąć? Kurde, mam problem, no. Będę musiał tu chyba jednak jakoś ściany pomalować w tym garażu. Pytanie tylko, czy bym miał te ściany tu wyłożyć. No bo szczerze, nie mam pomysłu. Płytki w garażu. Nie za bardzo. Panele. Szerokie panele zewnętrzne.
Dobra. Jak chcę po dobroci, to ja sobie tu jasną cegłę walnę. A co? Też będzie git. Uznajmy, że to nie jest panel, tylko po prostu jest tutaj taka cegła i tyle. No, wydaje mi się, że to jest najodpowiedniejsze, no bo co, że nie będę malował tutaj kurde ścian w tym garażu. Jak zaraz je uwalę tu jakimiś smarami, niesmarami, innymi rzeczami, które są przechowywane w tym garażu, więc mija się to absolutnie i kompletnie z celem. Takiego zwykłego betonu, czy czego, co to jest, nie mogę tutaj zrobić, bo nie. Albo nie wiem, jak to zrobić, bo tak też może być. Także nie upieram się, że to jest jakiś błąd, czy też niedopatrzenie ze strony twórców Frozen District, ale może to być też mój błąd, moja niewiedza i biorę to pod uwagę. Jak najbardziej. Dobra, jeszcze jedna paczuszka. Widzicie, wcześniej jedna za dużo, teraz jedna za mało. I tak to kurna jest. Tutaj akurat wyjątkowo całe okno sobie w tym zrobimy. Aha, skończyło się. Może mi wystarczy? Wystarczy, nawet jedna zostanie. Okej. Trzeba tu teraz jakieś drzwi wykminić. Si, drzwi. Nie wiem, jakie tu mają być w sumie wymiary. 1,5 metra? Raczej nie. Czy to są takie drzwi? Maybe. Tylko nie wiem, czy bym nie wolał takich bardziej drzwi zewnętrznych? No, takie to na pewno nie. Takie też nie, takie też nie. No to chyba jestem na te skazany, nie na te, nie wiem, który to jest wymiar w sumie. Łazienkowe to nie. Jakby takie dać. Tamte drzwi są wszystkie białe. Ale te drzwi mi nie będą pasować do tamtych. No i to takie jak nie urok, to sraczka. Tamte drzwi to są chyba te, nie? Co mnie podkusiło, żeby dawać białe drzwi? Łopanie, one są za wąskie. I co teraz? A teraz zrobię wam jazdę. Pytanie w takim razie, które to są? Może to są któreś z tych, 1 na 2? Tylko pytanie znowu, które? Te? Si, złote klamki. Wiem, że do garażu już nie robimy tych szybek. O! I też, czemu te drzwi się otwierają tam? Czy one się powinny tam otwierać? Tylko! Każde drzwi się powinny jednostronnie otwierać, a tu się wszystkie drzwi otwierają dwustronnie. Dobra, myślę, że teraz już mogę te wszystkie farby stąd się ich pozbyć.
No i tak. Garaż no to taka rupieciarnia. Niech będzie. Gdzie to będzie? Te wszystkie takie rzeczy do garażu. Tu widziałem takie biurko, które idealnie by mi się nadawało do garażu. Czyż nie? Dobra, zróbmy tutaj coś takiego. O, powiedzmy sobie tutaj. O kurde, ale fajne. Siekiera. O! Takie malutkie? Co ty gadasz? Okej. Dobra, tu jeszcze damy takie. O, tylko gdzie te wszystkie takie rupiecie są? Żebym ja nie musiał tego za każdym razem wpisywać. Będzie w dekoracjach? Wiszące, stojące, lustra, zegary. Stojące. Zestaw rur. A co? Jak szaleć, to szaleć. Ściana prysznicowa to nie. Przeszklona ściana nie. Parawan nie. A, wiem czego nie mamy jeszcze w sypialni. Wiecie czego nie mamy w sypialni? Ja wam zaraz powiem czego my nie mamy w sypialni. Oświetlenia. Ha. Sufitowe. Tu możemy w garażu w sumie dać takie halogeny. Znaczy halogeny, świetlówki. Pytanie, czy my tu mamy włącznik? Oczywiście, że nie. Pojedynczy. K.
Kurde, szkoda, że one się jeszcze tak nie zapalają jak te świetlówki w realu. I mają szczęście, że tak nie kwiczą. Bo normalnie nienawidzę, jak te świetlówki mrygają, brzęczą. I tak dalej, i tak dalej. To jest dla mnie dramat. Oświetlenie. Sufitowe. O, i ja bym chciał tutaj jeszcze taką. By tu wszystko było fajnie doświetlone. Oczywiście wiadomo, że jak brama będzie otwarta, to to oświetlenie będzie trochę zasłonięte. Ale chodzi głównie o to, żeby jak ta brama jest zamknięta, żeby tutaj też było dobrze oświetlone. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Kanister. Butla. Mam nadzieję, że nie dupnie. Też butla obok kanistra to chyba nie jest dobry pomysł. Generator prądów. Drzwi pancerne. Ty, takie drzwi to by mi się przydały tutaj do wejścia do tego garażu, nie? Pojemnik na wodę. Niech będzie. Paczka. Też niech będzie. Garaż to garaż. Jakieś pudło. Niech se stoi. Co tu jeszcze mamy? Łóżko piętrowe raczej nie. Generator jak on wygląda? Nie no, generator po co mi, na cholerę. Maska gazowa? Też raczej nie. Makaron w garażu? Nie. Ściek? Nie. Łopata? Oczywiście. Są jakieś gable, w sensie grabki. Paliwo do miotacza ognia? What? O, beczka, oczywiście, no że od... kurna, pewnie, że tak. Karabin maszynowy? Nie. Nie, nie, nie. Nie będziemy tu do niczego, ani do nikogo szczelać. Teraz tak. Podłoga, sufit, ściany to nie. Instalacje? Niekoniecznie. Mamy tu jakiś samochód? Nie. No to jeżeli chodzi o garaż, to chyba tyle, nie? No bo tu trzeba jakoś samochodem wjechać. No i tyle. Zamykamy. Oświetlenie w sypialni. Właśnie. Bo tego tu oczywiście nie ma. I tak, oświetlenie. Oświetlenie sufitowe. Co by tu dać? Coś takiego do sypialni. Halogenki to może niekoniecznie.
Taki jakiś żyrando? No w sumie. Już widzę, że tak przy moim wzroście prawie będę tym... No, podskoczyć za pod tym już nie będę mógł. Ale w sumie może być. No to co? Wychodzi na to, że domek mamy zasadniczo z ekstra gotowy i w sumie mogę już się tutaj śmiało przeprowadzać. Oczywiście klimatyzację w niektórych pomieszczeniach mamy zamontowaną. Tutaj jeszcze zostanie nam parę kwestii do dociągnięcia. Tu możemy sobie obsadzić jakieś drzewka, krzoczki. W sumie możemy to nawet teraz ogarnąć. Mamy tu jakąś choinkę świąteczną. To w sumie na razie tu nie będę nic dawał, bo może tu takie jakieś drzewka świąteczne dam. Oła, moje oczy. Dobra, to możemy zdjąć. Jeszcze mamy do sprzedania kilka takich drobiazgów w postaci tego. W postaci tego. No i zasadniczo to by było chyba na tyle. Nie wiem, gdzie jest psiak. Zamykamy, żeby mi tu żaden... Gasimy, bo idziemy stąd. Żeby mi tu żaden nie wszedł. Idziemy. Idziemy przenieść to biuro, panie. Spróbujemy, bo ja w sumie nie wiem, jak to się robi. Nie wiem, jak to się robi. Spróbujemy. I teraz tak, jak to się... Zwierzak nie może dojść do celu. Co ty mi tu... Czemu ty do mnie mówisz te wszystkie dziwne rzeczy? Dobra, teraz tak, przeglądarka. Dom handlarza. Przejdź do domu. Jak ja mam biuro przenieść? Portfolio. No zleceń tyle wykonaliśmy. Dom tylko jeden na razie. Zaraz będę musiał w ogóle kończyć, ale to jeszcze mamy chwilę. Pytanie, jak ja mam teraz przenieść się? Żeby ten dom był mój, chyba że ja mam z pozycji tego domu? Nie wiem, jak to się robi, nie mam zielonego pojęcia. Wiem, że jakoś to można zmienić, tą siedzibę. Okej. Wiem. Ty, faktycznie jest jakiś większy, siejszy. Młoda? To jest ona? A ja na nią mówię Burek. Przepraszam. Masz w nagrodę. Aport. Ty, on jest coraz, ona jest coraz większa. Jasny gwint. Dobra, pytanie. Jak ja mam przenieść się... Powrót do biura. Przenieść tu biuro. Właśnie wybrałeś nowe biuro. Od teraz będzie to twoje nowe biuro. Wystarczy już tylko, że wybierzesz miejsce, gdzie położyć twój laptop. Do starego biura możesz w każdej chwili... przenieść, by je sprzedać z zyskiem. Oczywiście, że tak. Laptopa ja sobie oczywiście tutaj postawię, tylko muszę na niego zrobić miejsce.
Cyk. Dobra. Teraz tak. Za ile ja to mogę sprzedać? Tutaj można by trochę, co prawda, wiecie, porobić. Przy tym zasadzie jakieś jeszcze tutaj w ogródku parę rzeczy. Jakieś oczko wodne albo coś. No i może byśmy się tym zajęli, ale już niekoniecznie dzisiaj. No bo to aż się prosi troszeczkę o to zadbać. A zawsze, wiecie, im więcej tu zrobimy, tym większą money. Tylko w sumie nie wiem, czy mi się chce tutaj przy tym grzebać. Albo nie teraz, albo w ogóle zostawię sobie to na kiedyś indziej, jeszcze kiedyś indziej. Nie wiem, czy się chce przy tym teraz robić. Co prawda będziemy mieli tam zamrożoną gotówkę. Aczkolwiek kiedyś to spożytkujemy i na pewno sprzedamy to z zyskiem. No dobra. Cóż, psiaku. No to cóż, ja myślę, że na dzień dzisiejszy wystarczy. Przenieśliśmy w końcu nasze biuro do nowej lokalizacji. Przeprowadziliśmy się z tej meliny do nowego domu, który remontowaliśmy już w sumie od jakiegoś czasu. No i tak. Następne spotkanie będzie najprawdopodobniej w grudniu. Nie będzie teraz aż takiej przerwy między tymi odcinkami, z uwagi na to, że będą święta. Więc sobie na te święta Bożego Narodzenia tutaj ten domek przystroimy. A co? Oczywiście, że tak. No. Psiak nam tutaj rośnie, jak na grzybach. Jak na drożdżach. No w sumie drożdże to są grzyby, więc się nie pomyliłem za bardzo. No ale dobra. Tak czy inaczej, na dzień dzisiejszy ode mnie to już by było na tyle. Jutro zapraszam was na Red Dead Redemption 2, na kolejne spotkanie w Red Dead Redemption 2, kto ogląda tą serię. W sobotę mam nadzieję, że spotkamy się w OMSI 2, a w niedzielę w American Truck Simulator, może na Teksasie, zobaczymy, nie wiem. Tak czy inaczej, na ten moment ode mnie tyle. Do zobaczenia, do następnego miłej końcówki tygodnia w zasadzie wam życzę, bo już mamy czwartek, a jutro jest już piątek. A piątek to weekendu początek. Do zobaczenia, cześć, pa pa.